Cześć, cześć, cześć. Witajcie, drodzy widzowie. Drugi dzień dzisiaj mamy w tym Knopiksie. Już tak mniej więcej zaczynam się orientować, jak to działa, bo szczerze mówiąc nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o ten, jak to się nazywa, LX. DE LXDE, czyli Light X Desktop Environment, ale muszę powiedzieć, że tutaj te rzeczy całkiem fajnie wyglądają i nie wiedziałem, że po prostu nawet takie tutaj rzeczy są. Spróbujemy sobie, żebym się zmieścił w 5 minutach. Spróbujemy tak. VocoScreen niestety nie wiem, jak to uruchomić. Execute nie działa. Jeżeli tutaj próbuję Properties Permissions Anyone Execute Owner czy Anyone Nobody Owner Group Anyone, OK. W dalszym ciągu spróbujemy execute. Nic się nie dzieje. Jeszcze raz execute in terminal. Nie. Także po prostu będziemy musieli coś innego spróbować. Fajnie to działa. Między innymi dlatego, że powiedzmy z create new folder music. Łuki. I teraz na przykład ten, nie pamiętam czy na alcie, czy na, jeżeli się tak chce przeciągnąć i po prostu tu, to się pyta, copy here, czy move here. Teraz to spróbujemy na shifcie. Shift i do music. Pum. Przeleciało. Czyli na shifcie tak. Jeszcze to sobie też powrzucamy tam. Na shift drag and drop. A nie, pisze, pyta się. Dobra, niech będzie move. Jeszcze raz shift drag and drop. Pyta się znowu, nie wiem. A, niech będzie. W każdym razie tak. Tutaj mamy gładzik, czyli ten touchpad, czy jak to tam się nazywa. I jeżeli na alcie i przeciągam dwoma palcami jednocześnie. I wygląda na to, że można zmienić przezroczystość tego. A jeżeli na kontrol i dwoma palcami jednocześnie przeciągam, czy posuwam w tej chwili do góry? Tak. Także to, kurczę, jak ten czas leci. Jedziemy dalej. Spróbujemy sobie coś tutaj dograć, dlatego że accessories, który by tutaj Gipass, Clipper, Crusader, Xurnal, Sweeper. No nie wiem, który tutaj wybrać. System Tools. Console. Niech będzie. Tutaj jest niby, jak on się nazywa ten? Terminator. On jest całkiem ok. Spróbuję na alcie podjechać obie te. Nie, nie da się. View. Split view. Shrink clear. Monitor. Gdzie to zrobić? Enlarge font. Ctrl++. OK. Ctrl
Shift plus plus plus. Działa? Działa. Teraz go troszeczkę rozciągniemy. Może nawet tego plum zamkniemy. I tak, jeżeli się zrobi po prostu apt get update, to daje błąd taki invalid, a w ogóle błąd, literówkę zrobiłem, to nic, zrobimy od razu sudo apt get update. To nie powinno dużo długo zająć, dlatego że wczoraj też ten update zrobiłem. Zobaczymy, czy nam Isle Riot zainstaluje. Sudo install iot Isle Riot. Zrobi, czy nie zrobi? Zobaczymy zaraz. Robi. Czego? Temporary failure. O, coś nie tak. A zobaczymy, czy sudo. To. Reading. Do you want to continue? Yes. Ok. To samo, tak? Gun, run update. Apt-get update. To już było. Fix missing. Ok. Spróbujemy. To jak to było? Sudo apt get install vocostream fix missing. Zobaczymy. Yes. Resolving. Nie da się. No trudno. Będziemy, zdaje się, na tym się opierać, co mamy już. Ale będę jeszcze później próbował. Co tutaj jeszcze chciałem pokazać wam, że super rzecz jest, jeżeli chodzi o grafikę. Inkscape jest nowiusieńki. Page units height drawing bitmap file document properties. I tutaj jest takie, są opcje A4, legal i tak dalej, ale patrzcie tutaj dalej, co jest. Tutaj mamy wideo 720p, 1080p, a tutaj nawet jest UHD 4K i te takie. My sobie weźmiemy ten. I landscape. Ok. Mamy? Chyba mamy. I tutaj co fajna rzecz jest, to że tak na alcie i dwa palce na gładziku w górę. O, widzicie? Można też
po prostu sobie przezroczystość zrobić i na przykład tracing Ctrl Z i spróbujemy jeszcze raz, teraz zmniejszymy ten na alcie. A co to się zrobiło? Aha, coś takiego. No dobra, niech będzie. Nie wiem po co, ale niech będzie. Troszkę ta przeszkadza. Ta przezroczystość. To na kontrol i dwa palce na gładziku. O, zmniejszymy sobie, tak. Co tutaj jeszcze można zrobić? Damy sobie na liternictwo. I tutaj na te rzeczy. Eksport. Select to open. W każdym razie ważne jest to, że to jest Inkscape 1.0.2. I to już jest dosyć zaawansowany programik do robienia grafik wektorowych. Sobie 72 albo nawet więcej. 144, co nam szkodzi? I przeniesiemy teraz. I to można do filtrów pójść. I są takie rzeczy: materials, Morphology, Scatter, Shadows, Textures, Cracked Glass, Melted Rainbow. Zobaczymy, jak to wygląda. A, chyba nie. Ctrl Z. Jeszcze raz Filters. Gem Spread. I don't know. Może nie. Jeszcze inne filtry. Textures. Rough paper. Warped rainbow. Wax print. Riddled. Rough and glossy. No, jeżeli byśmy taki chcieli, to można. I załóżmy zielonkawy taki. Nie, trochę za jasny. Taki zgniły. Może taki, nie, trochę za, a taki, taki, może takie w tych brązach takich bardziej, o taki, dobra, niech będzie taki. I to jest tutaj właśnie są te różne fonty. Jest tego sporawo. Nie wiem, czy to
Nie trzeba przełożyć właśnie na... Aha, tutaj się pokazuje, jak to by wyglądało. No, spróbujmy ten font może. Tu trzeba troszkę chyba... Apply. O. I tak się, taki się zrobił. Także można sobie to zmieniać do woli. Oj, słuchajcie, robi się późnawo. Także na dzisiaj tylko tyle. Zrobimy to sobie save as drawing. Tu wejdziemy do tego SVG, Knopix Drawing 2 i save. O. No i to dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. I cześć. Bye, bye. Teraz trzeba tutaj zrobić Q. I to się...